Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych. Moi drodzy, Title Tuesday zaczynamy. Za chwilę pierwsza runda, dosłownie za 2,5 minutki, więc jeszcze momencik. No i cóż, zapraszam serdecznie. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda. Sporo tutaj będzie tej gry jak zwykle. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Zapraszam, zapraszam. Tak, jeszcze sobie zerkam, czy technicznie działa. Cześć, Naworesko. Na stałe bardzo bym chciał. To wszystko zależy od tego, jak mi się jeszcze ułoży plan pracy w tygodniu. Póki co dziś jestem, jak mogę. Potem zobaczymy. Bardzo bym chciał, oczywiście lubię grać w Title Tuesday. Nie grałem z powodu takiego, że nie miałem czasu po prostu albo energii. To już też powtarzałem przed chwilą. No więc tak to wygląda z mojej strony. Będziemy walczyć. Dawno już nie grałem tych 3 minutówek, więc też jestem ciekawy, jaka jest forma. Miejmy nadzieję, że dobra. W miarę. Będziemy walczyć. Minutka z hakiem i lecimy. Dobra, jeszcze minuteczka. Ciekawy jestem pierwszej rundy. Możliwe, że przy moim rankingu prawie 2700 na czeskomie, czy trafię od razu na arcymistrza. Byłoby fajnie. Ale chyba nie paruję. Chyba nie paruję z takim rankingiem bardzo wysoko. W sumie już nie pamiętam, jak ten Szwajcar tutaj wyglądał. No też zależy, ile będzie graczy. No jest 669, 675 osób aktualnie. Jednak się zaktualizowało. Dobra, 30 sekund i zaczynamy. Okej, wygodna postawa. Cię tu się powiercić trochę trzeba. Lecimy. 8, 7 i 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zaczynamy. Ok, lecimy. Powodzenia. Życzę Wam też miłej zabawy. Czarny mistrz, FIDE 2400. Taki ruch chcę zagrać. D5. Jeszcze skoczek D7 można pilnować, goniec E7, F5, ale goniec E7 raczej. W pierwszej kolejności, żeby szybko zrobić roszadę. Chociaż tak jak zrobię roszadę, a teraz jest spoko, dobra. To
coś w tym rodzaju. Skoczek G6 tutaj by fajnie wylądował. Tu mnie kusi. Tak, tak. Ten ruch chyba jest dobry. Wymiana nie będzie mógł wybić, bo tu. A chcę wybić tu. Takie wtrącenie ciekawe. B4 może być dobre. Ale długo myśli, przynajmniej ten ruch mu zajął trochę czasu. Na wykminie nieco dalej. No B4 na pewno będzie dobre. Okej. No i on... Aha, teraz wybiłeś. Jasne. Tutaj przerzut tu. Czyli pionka wziął, okej. Zagramy skoczek E5, tak. Tak. No nie jest to jeszcze taka jasna pozycja, wydaje mi się, bez tego pionka, bo jednak tu aktywność figur się zrobiła spora. Tyle, że... Tak, zagram. Grozi szach i tu pewnie A3. Białe lepsze, no białe lepsze raczej, chociaż czasu mają niewiele. Ten pionek też tu wisi. Liczę na to, chociaż tu piona podstawiłem. Dobra, tak, tak. Ach, tak. Raczej nie. Możliwe, że tu trzeba wybić, ale nie chce mi się tego piona bardzo zbijać. Tak jeszcze. Szacha dostanę. Tak. Bronimy, tutaj nie bronimy. A, piona znowu oddałem. Dobra. Nie wyszło tak jak trzeba. Trzeba było tutaj zredukować już coś. Pozycja niestety robi się nieciekawa. Grozi mat. Siatki matowe tutaj nie są dla niego groźne teraz. No i słuchajcie, miałem szczęście. No miałem szczęście w tej pozycji, to tu dużo mówić. Czas przeciwnikowi zleciał. Zobaczmy, gdzie błąd popełniłem. Cześć, Toran, witam serdecznie. Tu jest ok, jeszcze. Aha, przez G6 grać. No przecież królewsko-indyjskie schematy. Tutaj pomyłka i się zrobiło białym tutaj fajnie, bo przestrzeń. Goniec D3 słaby ruch. Rusza, tylko dlaczego goniec D3 jest słaby ruch? Nie, pojęcia. Wydawało się dobre.
długą roszadę niby każe grać. A to są te sycylijskie schematy. No oczywiście nie są takie proste, dlatego są ciekawe. Skoczek A5, no i tutaj błąd. Skoczek B7 może zbić, czyli źle policzone poświęcenie piona z mojej strony. Skoczek A5, no hetman jakiś D7, co nie, pokazuje. Nawet ruch E4 jest ciekawy, no fajne rzeczy się pojawiają. Wydawało mi się, że to się jednak jakoś tam trzyma, ale prostego policzenia nie było. Z mojej strony trzeba było zbić tu skoczka teraz i po odejściu zagrać tak. No i to wersja byłaby lepsza bez pionka niż to, co miałem w partii. Tak, tak. Czy to było jakieś przeoczenie? To poważny błąd. Aha, zobaczcie, nie zauważyłem prostego ruchu. No przecież tak, szach i goniec E3. Ze zdobyciem jakości. No tu przewaga białych ogromna. Chyba białe tu się już nie pomyliły. Nigdzie, jak tak patrzę. Dostaję mata w 6 ruchach, słuchajcie. Wieża E7. Strzałka, strzałka. Król F8. Wieża F7. Król G8 i tutaj. Jakie to łatwe, jak się analizuje. No tak, tutaj też już nic nie było. Dobra. Okej. Szczęśliwy punkt. Czy jakieś partie jeszcze trwają? Jakieś jeszcze trwają. Neon Ninja, kto to jest? Chyba Kacper Ugorek. Ok, tu mamy remisik. Pierwsza z góry partia. Ojej, ile zabawy jeszcze. No tutaj jakieś takie paty są bardzo bliskie. O, teraz to już nie, okej. No dobrze. Wszystkie partie zakończone, runda numer 2 za moment. Mistrz Fide, czyli jednak nie dostaje żadnego arcymistrza. Okej, lecimy dalej. Ma Marvin Guevara. Grzecznie E3. Jak już zagrałeś, no to musisz wybić, co nie? Bierze D1, tak żeby to utrudnić. Para gońców po naszej stronie. No i tak co? Pozycyjnie to trzeba chyba rozgrywać. Skoczek B6, co ty tutaj grasz? Chcesz mi tak rzucić, okej. Okay. Idziemy sobie w ten sposób. Jak tutaj, to tu, tu. Wszystko do końca. Dobra, gram tak. C5.
Coś mi się tu nie spodobało z tym gońcem. Tutaj możliwe, że nawet pionkiem wybije. Taki ruch będzie groził. Bo po biciu, jak wybije wieżą, on zagra tu. Będzie atak. Ale może być bicie tu. On zbije tu. Widełki dostanie. Nie ma bicia. Okay. Powrót. Grozi koniec D6. No pewnie to zauważy. Zauważył. Wprowadzenie ostatniej figury do gry. Dokładnie. Tutaj będziesz chciał grać co? No dobra, spróbujmy. Co my tutaj spróbujemy? No dobra, spróbujemy wymienić te skoczki. Oj, to chyba najlepszy w ogóle ruch z mojej strony nie jest, ale też jest kwestia czasu. Dobra, wchodzimy tu. Jak tak, to chyba tam. I osłabi się punkt C6, choć nawet można wrócić zapewne. Może tak, żeby skoczek nie wleciał. Asekuracyjnie tutaj mi atakuje pionek. Zagram tak, to ty zagrasz z powrotem, ale pionek będzie słaby. Nie widzę tu żadnej koncepcji na grę. To jest problem. Ukryjemy gońca. F5 pewnie. A radzimy B4 w sumie. Czekamy na ruch taki. No już nie ma co czekać, jak widać. Może tu czekamy na F5, żeby wybić i tam trzasnąć. No ja sobie zdaję sprawę, że gram teraz słabe posunięcia, ale po prostu nie widzę, co tutaj można by było mądrzejszego zagrać. Może hetman C2, jakieś tam kopnięcie, poświęcenie, chociaż już król nie jest na związaniu, więc można powiedzieć, że ciut lepiej jest tutaj czarnymi. Znaczy nie wiem, jak ocenić pozycję, ale poprawia się, poprawia. Nawet od razu zagrałeś. No. Tu. Bo jeszcze jest opcja bicia tutaj, ale wtedy bijemy tam. Widełki chyba nie działają tutaj, co? No nie, bo bije wieżą tutaj, widełek już nie ma. Dobra. Też tu jest opcja, ciekawa. Wymianę przeciwnika. Że tak? Aha, bicie, bicie, tu skoczek C3. Skoczek C3, widełki, ale mam też takie bicie. Więc coś tam... Pytanie teraz... Chyba tak. Będzie wisiało. Tu grozi ruch. Tak. Król nie wchodzi nigdzie. Tak, żeby król i tu nie było ruchu. Tutaj. Pójdziemy po pionki, tak? Kurczę, zdejmiesz mi tego piona niestety. No widzę, widzę. Tak. Ach, i tak zdejmuję. Dobra, czyli wyszło bardzo dobrze w tej końcówce. Tu obronimy. Aha, tu zagrasz z powrotem. To tak, zagrajmy.
Dobra. Tu. Dobra, to zdejmujemy tu chyba piona, nie? Remis? Nie, plus jest wygrana. No dobra, ale już tak było ciekawie w sumie. No dobra, dwa punkciki, słuchajcie, no cóż mogę powiedzieć, dwa punkciki są. No i jest dobrze. Dobra, zobaczmy tutaj zawodników grających na najwyższym szczeblu. Nakamura gra kolorem. Blisko było, żebym z Nakamurą zagrał. Patrzcie, zawodniczka ma 2675. Było blisko, żebym zagrał. No szkoda. No tutaj Nakamura już kosi pionki. Chyba nawet może zbić to. A, już tam widzę, gra spokojnie. Nie pozwoli sobie na błędy. Patrzę, czy Polacy jeszcze jacyś grają. Jacyś grają, proszę bardzo. Antek Kozak gra czarnym kolorem. A, no to tutaj już jest luzik. Spoko. Szukam dalej Polaków, którzy jeszcze grają. Już nie widzę żadnego na liście. No to odpalimy pierwszego tutaj z brzegu. No i wystarczy, że król przejdzie tędy. Się schowa na tym polu i wygrana. Ok, jeszcze cztery partie trwają. Tutaj remisik. Trafiliśmy na mata, ale... Aha, oni nabijają, słuchajcie... No straszne to jest, nabijają ruchy, jest 200 posunięć tu zrobionych w tej pozycji. No bez sensu, jeszcze minutę będą przeciągać. To są zawodnicy z tytułami, no jak tak można robić? Ja wiem, że oni mają prawo grać jak chcą. Ale to jest bez sensu, takie przeciąganie. No całe szczęście. Może zostało jakieś upomnienie zrobione. Dobra, runda numer 3. Za sekundkę. No i mam arcymistrza. Cześć Lechu, 7-5, dziękuję bardzo. I mamy normalną tutaj takiego pirca. Mamy sobie tutaj, gramy nowoczesnego pirca. Koczek C6, jak tutaj, to jest opcja taka. Zawsze przez A5 uciekniemy.
Jak skoczek odejdzie, będzie się nas złapać, to zawsze mamy C6. Przez C6 trzeba tutaj spróbować tego pionka chapnąć. Jakiś hetman A5 sobie zaplanuje. Aha, zostałem uprzedzony. Taki ruch będzie nie... A, tu jest goniec F5, jeszcze atakujemy takie posunięcie. Dobra, tu mnie atakujesz, ale... Czy ja nie mam takiego ruchu? Tu. No nie mam. Niech będzie taki ruch chytry, może chytry, mam nadzieję. Dziwny w każdym razie, ale bronimy. Tam zaatakować, potem wieżę wprowadzić, bo grozi teraz takie posunięcie. Już nie grozi. Niestety już nie grozi. Może tak w ogóle. To jest dziwny ruch, ale niech będzie. No i powrót taki dziki. Okej, tutaj będzie szach. Tu zbijesz. No tak, to są kombinowane szachy z mojej strony, więc już jestem pionka straty. Taki wjazd. Ojejku, podstaweczka. Podstawka. Niestety, no słuchajcie, no nie mam formy, nie mam formy z tymi lepszymi zawodnikami, nie mogę ustać nawet troszeczkę lepszej pozycji. Nie jest to komfortowe. Nawet bym powiedział, że to fatalne. Walka trwa, jeszcze te pionki można jakoś może skubnąć przy różnopolakach, może jakiś taki ruch, jakaś wieża E2 chyba jest niestety. O, wieża E2 w ogóle i mam chyba problem. Czy będą się tak wrócić, dobrze mówię? Wieża E2 było lepsze. Dobra, biorę. Co mam nie wziąć? Z powrotem. W sumie jakiś taki ruch. Się boi. Znaczy tak, jak tu się uprości, to będzie źle. No tutaj punkt F2 nie mam jak zaatakować. Pionek wzięty. Tu muszę bronić. Jednym słowem, jest źle. Taki ruch pułapeczka jeszcze istnieje. Tak, tak. Też wieża ucieknie, nie do końca, ale tak, żeby zbić i zbić tego. Chociaż. No więc zagramy w taki sposób. No to walnąć muszę. A, zbiłeś pionkiem. O proszę, to mnie zaskoczył przeciwnik. Dobra, to idziemy na mata. O, idziemy na mata. Okej, idziemy na mata. Co będziemy się bać? Konsekwentnie, grozi wzięcie z szachem pionka. No tak, jasne, jasne. A, taki ruch, niech się boi. Tu atakujemy.
No ja wiem, że się bronisz teraz. A niech będzie tak. Może król ucieknie, to będzie wieża tutaj. Jasne. Na miarę piona. Dobra. Jakby cię tu poszukiwać? No niech będzie tak. Aj, hetman tu jest, ale też czy tak mogę uciec? Aha, chcesz mi wymienić. No dobra, tutaj wymienić. Muszę uciec takim szachem jakimś. Dobra, mało czasu mam. Nie tu chciałem, szczerze mówiąc. Aj, nadziałem się niestety na ten ruch. No nie. Jeszcze tam byłoby dobrze w miarę. No tak, tutaj to już nie ma co grać. Szkoda. Ale partia, kurczę, nawet była ciekawa, jeśli chodzi o po tym podstawieniu, mi się wydaje. Zerknijmy sobie tutaj na te wariactwo. Szkoda, że tam podstawiłem tę jakość. Ja nawet nie wiem, kim ten zawodnik jest. Znaczy, jest arcymistrzem, ale tutaj dobrze mi się grało te pozycje. Jakieś tam E5, dobra, C6 poszło tutaj. CD, CD, goniec F5 jest super skoczek. Tak zwyczajnie grać goniec D7 i tutaj wieża. Tu hetman C8 też jest ciekawe. Komp pokazuje E5 już błąd. Czyli znaczy, sam się wysypałem. No można było co? Tak. Można było, ale licz się takie rzeczy, co nie? Co tutaj i po tym jest co, bo nie widzę. Aha, bijemy tu i tam. No taktyka, no dosyć łatwa, dosyć łatwa. Tu jest plus tam 1-4, ten ruch to błąd. Właśnie, bo podstawka. A mimo wszystko, ciekawy jestem, jak potem silnik ocenia, bo przeciwnik jakoś tak jeszcze, według mojej oceny, troszeczkę dał mi jakby szansy na jakieś tam kontrgry, chociaż... O, tu już jest remis według silnika po król E2, dlaczego? A goniec G3, dobra. Wieża E8 nie zagrałem, ale wieża E8, król D1 i goniec tu. Aha, to się łatwo mówi, grozi tu, ale no tak, ładne ruchy. To trzeba przyznać, ładne ruchy obronne i atakujące. No dobra, ale tak poszło, tak. Cały czas jest dobrze. Mam wygraną? Hetman C8. Hetman C8, szukałem dobrego ruchu. Wow, hetman C8 i mam cię, tam wszystko grozi. Wieża E8 wziąć nie można. A i tak czułem, że tam coś jest nie tak. Ale to czucie to za mało. Niestety, tak. To jest wszystko ok. No plus 0. O, teraz troszkę gorzej. Hetman D2. Ha, tak grać, tak i tak po prostu. Też się łatwo mówi. No blisko byłoby, było. O, znowu jest dobrze. No to silnik wszystko widzi, co jakiś Hetman A4 pokazuje. Ciężka końcówka oczywiście do rozegrania jej dobrze. Tu już też czas wchodził. O, tutaj tak, już podstawka, to już tam nic nie było. Dobra. Okej. No, czekamy sobie kolejnego przeciwnika. Dwa punkty są. Tutaj walka jakaś tam była. Minimalna, ale była. No i lecimy z tematem dalej.
Wszystkie partie zakończone. A, z tym panem już kiedyś grałem. Mistrz międzynarodowy, z Czeskida prawdopodobnie. Dobrze kojarzę. Kamienna ściana, super. Wymienię to czarnopolaki. Nie chciał? No dobra, to tak. Ten pan nie chciał wymienić czarnopolaków. Ciekawe. Tutaj to hetman B3 już się pojawiają pewne fajne przeciągi. Czasami bardzo fajne przeciągi. Wieża C1. I co? I tutaj trzeba będzie po skoczek D7 zbić. Czy to jeszcze trzymać? Nie no, trzymać. Jakieś A4 postraszymy. Bo po wybiciu... Aha, dobra, tu jest strzałka. Tutaj, tutaj. Dobra, wybijmy to. Pewnie tym. I coś trzeba będzie rzeźbić w tej pozycji, tylko jeszcze nie wiem co. Tutaj. A! Ryzykujemy. Gramy tak, żeby zagrać tu. Co tam? Co, ja mam coś do stracenia? Trzeba konkretnie. Tam jeszcze skoczek F7. Fajny istnieje. W przyszłości. No tak, jest atakowany goniec, ale co, jak zagram tu, 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 tu. Nie, no sobie ucieknę i tutaj sobie zagram F4. Jest możliwe, wtedy tu. W wybiciu zawsze tu. Tak, tak, to widziałem. Teraz mam opcję zbicia tutaj wzięcia pionka. Na przykład. Już nie mam takiej opcji. Mam taki ruch. No sprytnie. A tu? Dobra, tak, bo tam wisi. Tu muszę to zbić. I co po skoczku? Skoczek wisi chyba. Tu nie może wrócić. Figura więcej. No ale te piony jeszcze są takie, chociaż wieże stoją dobrze. Musi być dobrze. Okej, okay, tutaj coś. No skoczkę trzeba wziąć. Taki ruch jeszcze się przyda. Chociaż nie, bo tutaj mam zablokowane. Uciekać trzeba. To tu poświęcić figurkę. Jak wieża odejdzie, to jest ruch A5. Może tak zagrać w ogóle i A5. O, właśnie. A, już wątpliwości rozwiane. Nie mogę tak zrobić, jak widać. O, tak. Weźmiesz mi tam, co nie. Ale tu się chyba trzyma. Nie wziąłeś pionka? Wydaje mi się, że tak. Spróbuję tak zagrać. Tego ataki mogą być też słabe. Zawsze tu pionek wisi. Ten ruch jest dobry według mnie.
Tak, zagrajmy. Jak wieża tu, to tu pionek. A, tu zbijasz. Kurczę, sporo widzi. Dobra, tak. Tu jakieś rzeczy trzeba uważać. Jakiś taki ruch, chociaż... Powrót. Niby figura więcej, ale to nie jest proste. Spróbujemy gdzieś się hetmanem przedrzeć, chociaż to jest raczej niemożliwe. Ale co, nie mogę tak? Chyba on podstawił teraz, co nie? Pionka. Teraz mogę tu i tu atakować. A, wymiana jak najbardziej. Z powrotem i druga wieża. Okej. Okay. Jak weźmie, to mam taki ruch. I mam taki ruch. A, tam nie mogę. Tak, nie może tu, bo hetman F6. I hetman. Tu już są groźby. O! To podstaweczka. No dobra. Mamy. Mamy trzeci punkt. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Słuchajcie, tutaj puszczę wam Antka Kozaka, a ja dosłownie za sekundeczkę wracam. Teraz będzie krótka przerwa po czwartej rundzie, ale zaraz będę. O, Antek skończył. No to Hikaru. Hikaru jeszcze pewnie pogra parę ruchów. Cześć, cześć, Kocichowski, witam. Zaraz wracam do was.
Zerknijmy, jak sytuacja. Jeszcze dwie pary grają. Skoczek na wieżę. To remisik. Nie wiadomo, tutaj chyba chodzi o to, że jak ten skoczek się pomyli, no to białe wygrywają, wiadomo. A to jest teoretyczny remis. W zasadzie to w każdym Tag That Tuesday się to zdarza. Wieża na wieżę, goniec z wieżą na wieżę i tak dalej. Ok, i tu jeszcze jedna partia, tu też remis. No dobra, to króciutka przerwa, pewnie jest, wszystkie partie zakończone. I jeszcze sekundeczka. Dobra. No i czekamy sobie na kolejną rundę. Przepraszam najmocniej. Przepraszam, przepraszam. Trzy na cztery, dobry początek. No tak, to prawda. Na razie spokojnie sobie gramy. Jest ok. Czysta symbioza. Dzień dobry, cześć. Spóźniony, ale jesteś. No i dobrze, dzięki za powodzenia. Zobaczymy. Słuchajcie, jak z jakością obrazu, dajcie znać. Ostatnio miałem troszeczkę problem z jakością obrazu, ale już tam naprawiłem. Nie wiem, jak teraz jest na... Jaki jest odbiór wasz na Twitchu, bo... Tak w miarę okej, chyba to wygląda. Jak komuś się będzie chciał kliknąć w klawiaturę, to dajcie znać, proszę. Czy jest okej? Czy coś jednak nie? Dobra. Z nagraniem na YouTubie. Tak, z jednym nagraniem był kłopot, to prawda. I tak zostało poprawione, bo ja miałem tam kiepskie ustawienia obrazu. Ale to tylko jednorazowy wypadek. Teraz już jest ok. Dzisiejszy film powinien być w porządku. Jest trochę rozmazany, jakby zbyt niskie bitrate. No właśnie tak się zastanawiam, bo tutaj u mnie na OBS-ie jest całkiem dobrze. Jakość jest 3,14 zdeczkę. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Wiecie co, mi się w ogóle, już mam stary komputer, znaczy stary, no on jest cały czas na chodzie, tylko że już jego parametry są takie, że chyba trzeba będzie coś pozmieniać i tak się szykuje chyba na zmianę tutaj parametrów powolutku. Także jakiś tam i procesor lepszy, RAMów trochę więcej trzeba, oczywiście kartę graficzną oraz coś miałem na myśli i pamięć. Pamięci też potrzebuję więcej. Znaczy się dysk twardy, bo trochę mi się tam materiałów zbiera i pewnie to wszystko zaczyna mi powolutku się wykrzaczać. No więc, no tak, coś będę myślał. Dobra. Zrobimy jakąś składeczkę na kompa dla szachusia. Nie, no żartuję oczywiście, ale... Jest też, ja tak się orientowałem, ja się na sprzętach za bardzo to też nie znam, co ile kosztuje, ale się dowiadywałem od kolegi, że w sumie tak się można zmieścić w takiej trójce, czwórce. Czwórka to chyba już jest spoko, żeby sobie poskładać dobrze kompa, co nie? O co chodzi z tym matematykiem, Kociechowski? Sorry, bo ja trochę nie zakumałem chyba zdania.
Ale tak, sądziłem, że to są jakieś o wiele większe koszty, żeby mieć tam komputer wypaśny jakiś. No tam wiadomo, nie potrzebuję jakiegoś do gamingu, Counter-Strike'a czy czegoś tam absolutnie, ale no tak. Okej, gra słowna, spoko, już zakumałem. Okej. No, także może święty Mikołaj przyniesie w worku dużym. Tak, za cztery koła takie do streamowania, nagrywania na luzaku. No tak, właśnie też słyszałem, że poskładać można dobrze go. Spoko, dzięki za też potwierdzenie. No to luz. To coś trzeba będzie tutaj podziałać. W takim razie. W ogóle też jakość kamery, co nie? Ja mam taką. Od początku ją ogrywam. To jest HD 1080. No, to jest taka kamerka uniwersalna. Wszyscy nią chyba mają. Znaczy wszyscy, no tak teoretycznie wszyscy. Ale też jakaś tam lustrzanka też by dała inny efekt, co nie? Jak tam Gotham Chess na przykład nagrywa, czy Hikaru, to oni chyba na lustrzankach to widać od razu różnicę w obrazie. No właśnie, te sprzęty są jakie są. Teraz ostatnio też naświetlający pierścień sobie, słuchajcie, zamówiłem. Tutaj teraz zgasiłem, teraz zapalam. Więc jak widać, nie ma green screena za mną. Już tutaj trochę miejsca nie ma na to. No i tak, z tym sprzętem jest. Jakoś tutaj człowiek sobie to uciułał. No spoko. Jest dobrze. A może jakaś firma by chciała mnie zasponsorować i sprzętu życzyć? Zapraszam, możemy negocjować w barterze. Dobra. Okej, żarty żartami. Mam już zigałko Siergieja. No grałem z nim kiedyś. Szkoda, że nie jakiegoś innego arcymistrza, ale nie narzekamy. GM to GM. Może tak. Po tym ruchu. Ja wiem, że mocny rywal. Wiem o tym. A, czyli od razu wybitka. Okej. Tak, tu spróbujemy gońca ustawić. Się przedrzeć tu, może E6. Zlikwidował mi tego gońca. Ale mi pozycyjka się całkiem podoba. Tam hetman wejdzie, nie mogę go wpuścić. Może tędy i tędy. O. Chociaż skoczek wejdzie. No tak, on gra na proste słabości. Ja widzę to. Widzę, czuję i niestety. Nie podoba mi się to, tutaj coś grozi. Dobra. Nie podoba mi się, tam B3 będzie. Właśnie. Źle pograłem. A wiem, źle pograłem. Sam mówię do siebie, źle pograłem. Tu muszę się cofnąć i D5. Jak się uda zagrać, to będzie dobrze, ale tak, to jest kiepsko. Znaczy tak, od razu nawet chyba muszę grać. Zamknięcie pozycji. Tak, mimo wszystko. No tak. Tu szybko licz, Krzysztof. Tu. Będą słabości, no będą słabości. No to muszę najpierw tak zagrać. No to już mnie może właśnie klepać. Ostrą nie może klepać, muszę tak. Tu zagra pewnie. Taki ruch sztuczny, ale trzeba będzie. Tak. Może się uda tu zagrać. Wiem, wieża H8 tutaj. Tu mnie atakujesz. A jak tak zagram? Czekajcie, ale mogę tak teraz chyba. Tu już chyba nie wejdzie mi skoczkiem. D5. O! Właśnie. D5 się udało zagrać. Zbił. To według mnie dobra decyzja jego. Tak, jeżeli tu, to mam tutaj, więc zdążę chyba C5 zagrać.
C504. C5. Tak, on na skrzydle będzie chciał mnie tutaj coś powieść. C4. C4, panie kolego, i teraz tak będę chciał. Taki ruch też jest ciekawy. Przecież dlaczego jak G5 nie widzę, ale z drugiej strony pozwolił mi na dużo, bo wieża tu z gońcem teraz się rozbrykała. Twarda obrona. Wybić trzeba i tak. No i wymiana hetmanów nastąpi. Skoczkę stąd nie wygonię. Chwila. Skoczek tam wejdzie. Bronię. Jakaś wieża B8. A tu... No trudno. Bronię pionka. Trudno. Tędy, jakbym przeszedł. Tędy. Tędy. Aha, tu zbijesz. I tam szach. Coś stracę, ale właśnie. Pytanie, czy stracę, co nie? Twardo bronić. Tylko kurczę, on mnie tu poustawiał. Niestety mnie poustawiał. Jak pójdzie, to mogą być problemy mimo wszystko. Tą H5 trzeba było zamiast tego wymieniać hetmana. Zdecydowanie trzeba było H5 zagrać. Ok. No A4. Tu jeszcze mogę. O, będę sobie latał gońcem. Nie mam tutaj chyba że za dużego wyboru. No, muszę latać gońcem. Tak? Zbijesz? Tak, mnie załatwiłeś. Tu skoczek wlatuje. To się dałem zrobić. Uda się wyjść. Skoczek G4. Nie uda się wyjść. O, skoczek tutaj. Grozi mat, co nie? O tak, no tutaj to już jest do jednej bramki. No dobra. Także to by było na tyle. I sobie zerknę. Początek, no. Fajny był początek. Podobało mi się w miarę. Takie kombinowane szachy w moim stylu. To już to jest źle, to wiadomo. No tak. No widział dużo, no to prawda. Tak, to tu jest spora przewaga białych. Nie da się ukryć. Tu jeszcze dobrze wybił, Wieża C1 trzeba było grać u niego dokładniej, no ale dobra. Pograł jak pograł, jest też okej. Tu mi dał pograć w ogóle, tak, co? Goniec E2, sorry, przeskoczyłem niechcąco. I tu goniec E2 każe grać. Ale ruch fajny. Tego nie widziałem. Tak czułem, że coś tutaj może być, no. Odczucia się nie wygrywa. No, wymiana. Taką równą pokazuje. No właśnie, błąd popełniłem. I to straszny hetman.
H5 należało grać, to co mówiłem wcześniej. Skoczek by się schował, ja przypuszczam, że tutaj by zagrał, chociaż nie, na H2, żeby tu się przestawić. No i po prostu wieża C8, tak? I ta pozycja myślę, że jest spoko jeszcze do gry. No może białe będą kombinować, no ale już nie ma wież, już jest inaczej. To pole jest ważne. No tak, ale już jest inaczej, no. No a tam już potem nie ma co patrzeć. No dobra. 3 punkty są na 5. 2 arcymistrzów mamy za sobą. No i walczymy dalej. To tutaj jeszcze walczy. O, ciężka końcówka w ogóle do wygrywania czarnymi. Chyba niemożliwa. Tak z teoretycznego punktu widzenia. Jak jedna i druga osoba będą grały prawidłowo, w miarę dobrze, no to chyba nie ma szans, żeby to wygrać. Oj, teraz już jest szansa. Pionek tutaj będzie skubnięty. Wieża tu i chyba można bić. Chyba można. Remis? Nie, wygrana jest. Opozycja, tak, bardzo ładnie. Opozycja skośna. Nie no, arcymistrzowie wiedzą co i jak. Dobrze. Ładnie się na to patrzyło, na wykończenie tej końcówki. A tutaj co się, co dzieje? A, okej, okay. Dorobienie hetmana. Dobra. I runda 6 za chwilę. No i mamy tutaj przeciwnika. Mamy mistrza krajowego. Paragwaj. Sorry. Dobra. Tu trzeba zagrać gońcem. Na jego miejscu zagrał H6 od razu. Słyszał. Proste ruchy. Możliwe, że tutaj trzeba by było, ale nie jestem pewny tego ruchu. Nie jestem pewny tego ruchu, więc grajmy normalnie. Czyli C6. Ora, tutaj wieża C1. Okej, wracamy, tu się pilnuje. Tutaj. Kombinujemy, bo jeżeli tak, to chyba tak mu wrzucę. I skoczki tam pójdą. Okej. Dobra. Najpierw tak. Widzicie tam jakieś wejście? Bicie na C7. Coś tam można pokombinować. Już nie można. Ale tak. Czy moje skoczki tu pograją? Nie no, A3 najpierw, żeby nie było skoczka. Ciągle muszę to pamiętać. O tym pamiętać. Można też stać tutaj. Przejdzie końcy mi do F5, dojdziesz. No właśnie. Dziab. I z powrotem. Coś tam trzeba spróbować wymienić. No to hop, zaatakujmy to. Zobaczymy jak się to potoczy, może tak trzeba będzie zagrać. I zagrajmy tak, bo jak zbijesz, to ja zbiję, zaatakuję tu. Para gońca po twojej stronie, ale goniec na razie zablokowany. Co tak zagrasz? Możesz, wszystko możesz. Potem F5 to będzie problem. Tak, będzie można chyba oddać pionka. Za jakieś tam komplikacje. Okej, no to tu.
Okej, zbiłeś. Takie ruchy są. Ciekawe. Koniec stoi dobrze. Tak. Tam zagrasz, dobra. Teraz się zastanówmy, gdzie chciał grać tutaj. Tak, to będzie trzeba zagrać tu, żeby obronić hetmana. Dobra, bronić hetmana trzeba. Potem tutaj wjedziemy i spróbujemy wymienić. Tam będzie ruch groźny. Tu? Dziwne. Dobra, zdwajamy. Lufcik trzeba zrobić. Być może H4. Ja nie mogę wziąć tu. Weźmy tak. Weźmy tu i H4. H3. Tu się schowam. Ojejku, tutaj mi znalazłeś związanie. Kurczę. Ale dobra, chyba się wygrzebuję z takim posunięciem. Na szczęście. Nie, szach jest! Ojejku! No nie, no nie, tak nie można. Widzicie, grasz skupiony i robisz jeden babol, po prostu tragedia. No nie, no nie. Bardziej tutaj przewaga była w tej pozycji. Nieduża, bo plus jeden, ale była. No nie wierzę. Tutaj. Pokazuje bić pionka to, co myślałem najpierw. Siedząc na tym związaniu sam się załatwiłem. Wieża B8 tutaj. No się wszystko zgadza. No ale to też nie jest takie proste. Oczywiście do liczenia coś tutaj nie widziałem. Tutaj. No dobra, taka pozycja jeszcze do gry, no bez związań. No okej. Okay. Białe dobre. Cały czas białe dobre. Tutaj F5 powinien grać i niby silnik mówi remis. Dobra, silnik silnikiem. W każdym razie, no nie, no tak podstawić. To też jest dobrze. Wiecie co? Najprostszy ruch na świecie. Skoczek C3. Dlaczego ja tak nie zagrałem? Powrót skoczka. No i tyle. No i sobie gramy dalej w szach. Tu jest słabość, tu jest słabość. O jejku, 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 jejku. No to bolało na własne życzenie, no. No nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Tak, hetman C3 też ratowało, masz rację. Masz rację, kurczę. Nie wiem, co powiedzieć. No są to takie emocje wredne, bym powiedział. No, rozumiem, można przegrać normalnie. Tak jak z tym żigałką na przykład. No, no tam to okej. Okay. No, przegrałem, bo byłem słabszy i tyle. Ale tutaj podstawka tak prosta. No nic. No. Ja wiem, że się mówi trudno, ale boli. Ile to człowiek musi podstawić tych figur w życiu, nie? To się w ogóle chyba nigdy nie kończy w życiu. Każdy zawsze coś podstawia. No tak, zdarza się, że byle nie za często. No właśnie to jest to. Ostatnio jest zbyt często. Co tu się dzieje? Oj, i białe na związaniu trzymają czarny. To jest koniec partii. To jest koniec partii. To jest właśnie Levon Aronian. Związanko i cześć. Żeby kiedyś się tak trafiło, że rozegrasz taką partię z arcymistrzem mega silnym w taki sposób gładziuteńki, co nie? Że wszystko pójdzie po twojej myśli, że zaskoczysz go, że zagrasz mocne ruchy, że widzisz taktykę. Nawet gdzieś dalej widzisz taktykę. Czy to jest w ogóle możliwe? Mówię tutaj na przykład no, o swoim poziomie, porównując się do arcymistrza takiego Aroniana. Z nim zagrać i go tak... Chyba nie da rady. Znaczy, uważam, że wszystko jest możliwe, ale... Nie, no jest to możliwe. Na pewno jest. Ktoś ci podstawił nogę kiedyś.
Swego czasu Kamil Plichta, przecież mistrz FIDE Polski, no wygrał z Magnusem, ale czy gładko? No tam trochę też chyba szczęścia miał, chociaż tak, no można powiedzieć, że gładko, no więc tak mi się wydaje, że może być to możliwe wszystko. Aj, takie są szachy, takie są szachy. Zamysł był dobry, wykonanie niestety, jak zwykle. Postny Kamski. A no tak, były kiedyś, no faktycznie, ale pamiętasz, dzięki serdeczne, czysta symbioza. No, pamiętam, faktycznie. Już troszkę zapomniałem. No Kamskiego nie zapomniałem, bo Kamski, co nie? Ale tak, postny był faktycznie, no tam były takie partie. Ale czy czyściutkie? No dobra, tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, tak? Ale no tak. Nie, no dobra. Gramy dalej, bawimy się. Bawimy się, ale punkty chce się zdobywać, nie? Co, kto tutaj jeszcze walczy? Wygra na czarnych? Kule. Co to było? A, przejście króla. Ale tu koniec jeszcze będzie miał opcję. Tu będzie obrona. Gońca na C5. Dokładnie. I pionek. Majstersztyk. Choć to trudne nie było. Ale na tym czasie może być wielka trudność, jasne. Teraz się pojawiają tacy arcymistrzowie, a wiecie, których nazwisk kompletnie nie kojarzę. Są młodzi wyjadacze. Rosną jak grzyby po deszczu. Ćwiczą z tymi silnikami. No szachy teraz stały się takie, znaczy ja mówię o takim naprawdę wysokim poziomie arcymistrzowskim, bo na tym naszym amatorskim, tam wiecie, no to jest no fajna zabawa na pewno i rozwój, ale na tym najwyższym poziomie, jak oni gonią, każdego goni, to tam tylko te silniki uczą się tymi silnikami, te taktyki przede wszystkim się dużo uczą. Stary widz i fan jestem, a spoko, dzięki. O, Michał Kopczyński, 100 lat tego zawodnika na turnieju nie widziałem. Pozdrawiam serdecznie. No dobra, gramy sobie te G6, tak, i tutaj spróbujemy zaskoczyć przeciwnika. D5 jest ruch. No Hindusi tak, Hindusi mają fabrykę GM-ów. O, i tutaj dostajemy bardzo dobrą pozycję czarnymi już w tej wersji. Żebym się tylko tutaj nie walnął z jakimś ruchem jeszcze. E5. Może być E5. Wzmacniamy. Skoczek E7. Czy trzeba zagrać i zrobić roszadę. Tam C5 chyba też jest. Tu jeszcze można postraszyć. No tutaj, żeby roszada była. Przeciwnik może myśli nad poświęceniem. Kuszące, ale chyba niewystarczające według mnie. No i goniec G4. Goniec pewnie musi wrócić. Może my też wrócimy. Nie, tu trzeba będzie wybić, bo tu trzeba trzymać skoczka. C6 zagrać. Hmm.
Dziesiąty ruch i nam się przeciwnik zamyślił. Co? Tu, 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 tu. Zła przewaga przecież. No i tak. Jakoś więcej. Jakoś więcej. Taki ruch jest. Nieprzyjemny. Chociaż bicie tutaj też jest ciekawe, tylko to już chyba trochę wyższa szkoła jazdy. Lepiej po tym ruchu wrócić. Albo zagrać tu. O, po prostu. Uciągniemy. Może króla 7. Tak. Okej. Jakiś H6. Przerzut skoczka muszę zrobić. No właśnie. Skoczek mi tu wchodzi bardzo nieprzyjemnie. Dobra, tak. Tak, wiadomo. No i na tyły. Tu coś takiego trzeba będzie zagrać. To chyba taki ruch też fajny. Dobra, tak. Podstawka pionka. O tak, to pionkówka to już jest wygrana łatwa. No dobra, zaskoczenie się udało, mamy przeciwnika, no i czwarty punkt wleciał, ok. I sobie szybko patrzymy, szukam Polaka najwyżej grającego w danym momencie. Mamy chyba Beniolusa. Kurczę, Beniolus ma przegraną pozycję. Z takim pionem. No. Tak to już jest. Ok. Szukamy sobie kolejnego Polaka.
Patryk Chylewski, proszę bardzo. Czarne wygrały. A, okej. To oni mieli już 4 punkty, sobie poprzegrywali. Co myślę o tym całym cheaterskim szumie, jak Kramnik zrobił, bo trochę racji ma. W niektórych partiach goście 2-124 sojuszczówką, nie chodzi o samego Kramnika, bo on już nie jest top, ale taki Nepo czy Firuszcza z nimi dostają albo remisują. Ejku, ciężkie pytanie. Z tego względu, że ja się nie zagłębiałem w te wszystkie afery za bardzo. Znaczy nawet, no tak, no, dosłownie coś słyszałem jednym uchem, ale naprawdę nie zagłębiałem się, więc za bardzo się nie wypowiem na ten konkretny temat, no ale niestety ogólnie mówiąc, no jest tak teraz, że no ludzie w internecie no oszukują, oszukiwali i oszukiwać będą. No nic na to nie poradzimy, ale na szczęście są coraz lepsze te algorytmy, wyłapują tych cheaterów. Nie wiem, w jakiś sposób może kiedyś będą jeszcze, według mnie powinny być przynajmniej jakieś takie bardzo sowite kary. Raz, że jakaś grzywna, a dwa, że wykluczenie z gry w internecie na swoim nazwisku. Szczególnie tu będą cierpieć zawodnicy utytułowani. Ciężko powiedzieć, na pewno też ciężko to zrobić oczywiście. No ale cóż. No to tak jak z mandatami, co nie? Jazdą samochodem, no to się też nigdy nie skończy, jakie by tam obostrzenia nie były, zawsze te wypadki odpukać będą, ale jak najmniej oczywiście, aby ich było i mniej poważnych. No tak samo tutaj te przewinienia, więc no, jejku, ja powiem tak, no nie widzę sensu oszukiwać w szachach, no to jest ktoś, kto tak robi, to nie powinien grać w szachy po prostu, no. Tak samo można pewnie oszukiwać warcaby, czy inne jakieś gry, czy karciane, czy coś w tym stylu. Tak mi się wydaje. Tylko po co? Nie rozumiem sensu. Nie wiem po co. To trzeba mieć jakimś, chyba trzeba być niedowartościowanym człowiekiem w tym aspekcie akurat szachowym, żeby tak robić, no bo innego chyba tutaj nie widzę motywu. Na pewno czasy są takie szybkie, że każdy by chciał być najlepszy w błyskawicznym tempie, szczególnie w szachach. Też wnioskuję to po tym, jak czy moi kursanci, czy no, uczniowie kiedyś, bo na razie uczniów nie mam, więc oni też chcieli jak najszybciej mieć tutaj progresy, a jeszcze jak rodzice do tego wchodzili, rodzic wymagał, żeby tutaj ten progres był błyskawiczny. Okej. Taki progres do czwartej kategorii, do trzeciej, no to jest on bardzo możliwy, bardzo szybko oczywiście. Wystarczy porobić mnóstwo taktyk, mnóstwo grać, poznać odrobinkę debiutu, powiedzmy, i w 2-3 miesiące zdobywamy trzecią kategorię, jak ktoś się mocno zaprze, tylko trzeba grać w dużej ilości turniejach, żeby porobić próbki turniejowe, ale nie da się zrobić progresu w szachach na wyższym poziomie, na dwójkę na przykład. Może dwójka to będzie taka już maksymalna poprzeczka, powiedzmy, co nie? Jak ktoś ma tam trochę smykałki do szachów, talentu i tak dalej. Ale jedynka? No nie, to nie, to już jest trudne, żeby zrobić to w bardzo krótkim czasie. Uważam, że to jest arcytrudne. Jedynka, kandydaci i tak dalej. No, to nie jest sprint. No nie da się, no. I to jest fajne. I to jest fajne, bo to by było zbyt nudne, jakby wszyscy osiągali coś w błyskawicznym tempie. Dobra. Mamy arcymistrza. Uzbekistan. Stara szkoła chyba, a mamy D5, czyli obronę Greenfelda. Goniec F4. No i E3. Wybitka. Okay, C5, no to co robimy? Roszadę. No dobra. Więc tu się pokuszę o bicie. Hetman A5 prawdopodobnie. A co mój drogi przeciwnik powie na takie posunięcie? Mi się bardzo ten ruch podoba. Zasłaniam pionka. Takim ruchem na przykład grożę.
Ciekawym. Jak bicie tu, to chyba bicie tym, a skoczek zagrał. To jest mądre podejście. Na pewno bardzo fajne. Tu? Trzeba się bać takiego posunięcia, co nie? Bo tutaj wchodzę. Teraz grozi ruch B4. No dobra. Tak. Po takim biciu chyba pionkiem. Skoczek chce wjechać tu, ok. Trzeba uważać, tu będzie wjazd. No to co? Wieża wjeżdża. Tu. Bicie tu, bicie pionkiem, wjazd tu. B4. A, że od razu. Mam chyba po tym ruchu, mam coś takiego, tu, król odchodzi, tu, tu. Ojej, to jest strasznie ciekawe. Tu, 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 król nie wiem, tu odejdzie. Intuicyjnie, wiecie co? Intuicyjnie to bije. Bardzo dużo będzie wisiało, bo jeszcze tutaj. Możliwe, że przeginam, ale to mi się podoba. To jest tylko figura w sumie za taki atak i za młynek, bo tu odbiję. No tak, król odszedł sobie w dobre miejsce. No muszę odbić. Tu skoczek wisi, ale wtedy gram tu. My sobie gramy dalej w szachy normalnie, według mnie. Chyba, że tutaj wisi. Chyba, że coś w tym rodzaju jeszcze jest. Tutaj. Tu, tu. To wzięcie. Dobra, to się chyba kalkuluje. Wchodzę, bo tu mogę odbić jeszcze. I straszę dalej. Aha, jest taki ruch. Dobra. Zagrajmy tak najpierw. I tak, na skoczka. Jak tu, to z szachem. Mam dalej taki ruch. To jest związanie. Król odejdzie tu, to dostanie plombę. Tutaj, to tu z szachem. I tam po tym odbijam. Wieża się broni, odbija, jest dobrze. Hetman E2. Właśnie ten ruch mnie trochę martwił. Coś mi grozi. Tak mogę zagrać. O właśnie, tak mogę zagrać. Tak mogę zagrać. Teraz co? Tutaj, tu odejdziesz. Tak. Tu zagrasz. Bo teraz tak, bicie tu hetmanem, tu, tu i tu. A to będzie zwykła wymiana, to nic mi nie daje. Ojejku, jaka pozycja, masakra. Tu? Dobra, idziemy na całego, otwieramy pozycję wszędzie. Co tu się dzieje? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mogę przegiąć, co nie? Tam jeszcze w sumie można by było zbić. Tak po prostu. Dobra, bijemy tego gońca. Tu nie możesz, bo i tak zbijam. Z szachem. No dobra. Aha! Kurczę. Co ja gadam? Chodziło mi o to, że mata nie dostaje, a tutaj przegrywam po prostu materiał. O losie słodki. Mam wieżę mniej, żadnych perspektyw. Znaczy jakieś tam... Ojej, no taka była kombinacja piękna. Na pewno była wygrana. Już muszę już w to spojrzeć, bo nie wytrzymam.
No i szach odbijam tu. Ojejku, co ja... Myślałem, że wygrywam figurę. Nic nie wygrywam. Jakieś próby zbierania pionów. No przeciwnik uspokoi pozycję, no tak. Aj, uspokoi pozycję, jasne. Nic nie ma, niestety. Przegrana czas, tak? Teraz jestem wściekły. Wściekły jestem, na bank była wygrana. Już pokazuję wam, słuchajcie. Silnik powie, silnik wszystko powie. Tu tyle się działo, że nie ogarnąłem. Ojejku, no był arcymistrz na rozkładzie, no i tu już jest przewaga białych w ogóle po debiucie. Koniec G4 to taki ruch dziwny. Tutaj, no i co? Można grać wiele dobrych rzeczy. Hetman B3 nawet można było zagrać. Proste rzeczy. Ten ruch też ciekawy, jak się okazuje. Tak. Tu już jest plus 2, przewaga białych ogromna. B4. B4? B4. Po prostu B4, wieża AD1 i grasz z pionem więcej. Dobra, poszło tak. Też jest ok. B4. Hetman. Goniec F7. Plus 3,5. No słuchajcie, no masakra po prostu. Król zbił. Jest. Cyk. I hetman zbił. Dobra, hetman E6. Wszystko się zgadza. Goniec F6. Ciach. Ciach. Zagrałem tu. Też dobrze. Tutaj. Co trzeba grać? Trzeba grać C6. C6, żeby nie wpuścić króla, tak? I tak, można. Jedna z wielu dróg. No nie, no po prostu masakra. Ale słuchajcie. Tak, tak. Nie, co ja zagrałem? Chwila. Tak, zagrałem. To też jest wygrana. Tak. Wieża E1 można było zagrać najpierw. Odejść od związań. Hetman by poszedł tu. Prawdopodobnie albo i nie. I B5, jakie jazdy. No tylko silnik takie rzeczy widzi. Tak, tak. Tu jestem ciekawy, czy jeszcze coś było. Tak, też jest dobry ruch. A4. No wszystko wygrywa, tylko że... Weź i to wygraj. Można było tu. Tu do końca, bo to forcing. Ale jestem po prostu... Jakbym to widział, to bym tak zagrał. Bym sobie odbił tą figurkę. Cyk. Taką pozycję bym wygrał, no już bez przesady. No to bym wygrał, jakbym to widział. Po prostu uproszczenia. Dlaczego nie widzę prostych rzeczy? Skoczek mi zagraża, chcę go bić. Dlaczego go nie biję? Tak, poszło tak. I jeszcze jestem pewny... Co tutaj jest? O, i to jest błąd. Ale to cały czas remis pokazuje silnik w ogóle. Czyli to był błąd główny. Trzeba było tak zagrać, tu zbić. A co potem? Wygrywam jakimś matem, nie? Oj. Tak, tak. Tu, bić. Coś mi się obzdurało, że ja tu wieżę jednak trzymam. I on zbił tu. To jest błąd. Hetman. Silnik mówi teraz remisa. Weź to remisuj. Ha! No tutaj był szach i odbicie tutaj. Ojeju. Jeszcze z praktycznego punktu widzenia można by było grać nawet na wygraną. Tu jest bicie. Przewaga nawet mała białych. Bicie. Dlaczego ja nie widzę takiego ruchu? Ktoś mi podpowie. Tylko tu. Kompletno. To jest błąd. Nie widziałem hetman E4. Tutaj odejście, no i strzałka. No i grasz bez jakości, król odkryty, król bezpieczny.
Wszyscy zadowoleni. Nie przegrałbym tej partii. No widać, no dzisiaj niestety jest kiepsko. Z moją taktyką. Ale no widzicie, partia była ładna. Na przykład z takiej partii trochę jestem zły, ale jednak fajne, że doprowadziłem do takiej... Udało się doprowadzić, no ale to też za pośrednictwem przeciwnika troszeczkę. No ale to tak jest, no wiadomo. No bez przeciwnika by się nie dał, ale kurczę, no ile ja mam punktów, ktoś mi powie? 4, nie? 4 punkty. No ta piąteczka już powinna być w tej partii. Szkoda mi tego, bo... Znaczy mi też chodzi o to, że jakby się tu wygrało, to by się grało jeszcze z silniejszym pewnie zawodnikiem. O to mi tutaj chodzi, ale kurcz, no widzieliście sami, jak ładnie wszystko pięknie szło. Jedna z piękniejszych partii tutaj ostatnimi czasy. I to z GM-em. Z GM-em to na pewno. Nie wiem, czy słyszycie, jak sąsiad wierci. Goniec, bo nie zbił skoczka, Piotr Gliwice. Kurczę. Gdzie, kiedy? Już zamknąłem pozycję, przepraszam. Już mnie trochę emocje potargały. Chwilę chłonę. Ojojojojo, co to się dzieje? No ale dobra, emocje pozytywne w sumie, no. Jeszcze 3 partie. No fajne, fajna była giereczka. Dobra, słuchajcie, cierpliwie czekamy. Panie sąsiedzie, mam nadzieję, że wy nie słyszycie tego wiercenia, ale po prostu nie wytrzymam za chwilę. Dobra. Nerwy uspokoić. No dobra, jedziemy. Ciekaw w sumie jestem, jakbym grał 15 lat temu w takim Tagged Tuesday. Myślę, że nie gorzej. Więcej widziałem taktyki, zdecydowanie. Debiuty były słabsze na pewno. No, 10 lat się wprowadzają. Akurat to jest nowe budownictwo, więc świeże są mieszkania, dlatego też się remontuje. No, jeszcze z 2 lata pewnie, może rok czasu, zanim się wszyscy tutaj wyremontują, a może i więcej. Już w pobliżu mojego mieszkania większość praktycznie już porobiła swoje. A jak słychać, przynajmniej ja słyszę, jeszcze nie. A Janka Dudy nie ma dzisiaj, co nie? No nie ma Janka Dudy. Daniel Narodicki. No jest on arcymistrzem, ale w ogóle gdzie on zrobił tego arcymistrza? Ci Amerykanie rodowici, mający arcymistrza, znaczy ja nikomu nie umniejszam, ale szachy nie były aż tak mocno chyba popularne w Stanach, co nie? Jakoś tym nie kojarzę jego kariery żadnej, ani że występuje w jakichś silnych turniejach, a w internecie kosi jak diabeł. Mistrzem świata juniorów w USA? Mistrzem świata juniorów w USA. No jakimś na pewno był, no... Ale kurczę, no. Skąd ci arcymistrzowie się biorą? Znaczy na Rodickiego tak, no streamerem jest wiadomo, ale... No, w Stanach ciekawe, jest takich rodowitych arcymistrzów, takich, kto się tam urodził, jest arcymistrzem i tam sobie żyje i tyle, no. Przecież dużo do Europy przyjeżdża. W Europie chyba dużo jest właśnie, większość. Od kogo jest się uczyć. Przecież teraz Azja, co nie?
Azja się robi mocna. Oj, chyba ciężko będzie Azjatów dogonić. To są maszyny. W ogóle tak przy okazji pochwalę wam się, że miałem, a już pewnie to mówiłem nie raz, ale grałem kiedyś z Gukeszem samym, jak miał 13 lat. Dobra, lecimy. Spróbuję zastosować to swoją, może nie pułapeczkę, ale taką, takie zaskoczenie debiutowe. O ile przeciwniczka zagra E4, jest C4, no to E5. I koniec. I powrót. I D6. No i tak. No i bicie, bicie. No i gitara. A tak, niech będzie. Co się będziemy ograniczać? No i rusza. Wszyscy zadowoleni. Okej. A tak się schowa. Czekam na inicjatywę ze strony pani. Okej. No to hop. Tak? Tu? Tu? Muszę wrócić. Tak dostanę taki ruch C5. Czyli trochę zbyt pewnie, bo gońca chcę jeszcze stąd wysunąć, a póki co nie mogę. No to dobra, A5 niech będzie, no. Taki ruch to powrócę sobie. Spróbujemy się tam zahaczyć. Wzmocnić trzeba. O, tak będę mógł chyba zagrać, chociaż tak, nie, to tutaj. Tak. No tak mi się chce zagrać, no. Tak mi się chce, to tak zagram. Bicie tym? Okej, tu wzmocnienie, tu się trzyma wieża. C5? Goniec będzie silny. Wiem, że się on otworzył. Nie, no chyba D5. Albo to zostawić. Wybór. Padł inny, gramy tak. No ja wiem, nie mam czarnopolowego gońca. Tu po czarnych polach mnie przeciwniczka będzie teraz mucić, ale coś za coś zawsze. No tutaj pionki mam w centrum stłamszone mocno. Czekamy na jakieś wybicia. Goniec D7, no spokojnie. Trzeba trzymać. Dobra, goniec D7. Tutaj, bo chodzi o to, że jak tak zagra, to będę miał skoczka tu. W tej kolejności bijemy. I tak będę miał tu skoczka, w sensie sobie nim wejdę. Nie mamy wtrącenia. Czy tak jest wtrącenie? Tego się już nie dowiem. Tak mam zawsze, tu mam zawsze. Tak. H3. No H3. No dobra, skoczek jest. Ale to tylko skoczek. Będzie tak. Przetransportować bym chciał skoczka i chyba mi się... Aha, pionka nie mogę stracić. No właśnie, tutaj sprytnie mi gra, żeby mi tego pionka chapnąć, ale sobie zagram tak. Koniec to może też grać. Chociaż przejście tu może? To coś daje. Zawsze jakieś strachy na lachy. Może w sumie to przytrzymać. Jeszcze jest B5. No dużo jest możliwości. Dużo, dużo. A czasu coraz mniej. Nie, raczej mi się ten plan chyba będzie podobał. Jest taki bardziej mięsisty. To już czuję. Sorry, bo mam takie skróty myślowe. Słuchajcie, nie jestem w stanie wszystkiego naraz. Teraz powiedzieć, wiem, że dla widza to jest mniej atrakcyjne, ale bo już sobie myślałem, tam jakieś wymiany, goniec na C4, tu nie wejdę, gońce będą dobre, no dlatego idę tędy. Dobra, idę tędy. Skoczek niech tu stoi, a tam spróbujemy coś zrobić, tak. Co jest B5? B5 jest. B5.
Jest B5. No dobra. Taka cofka. Tu, tu, tu. Czasem wycofać figurę to nie jest zły pomysł. Za szybko zagrałem, ale mata nie ma na szczęście. Pionka zdobywam. Opuszczam tutaj. Trudno się mówi. O. Mata nie ma, bo tutaj skoczek pilnuje. Powrót. Widzę taktykę. Tylko ja nie muszę jej grać. Muszę. Czas. A, słuchajcie, tu taktyka była. Hetman bije na G2, tak i tak. Lepsza była. Skoczek z D na F4 pokazuje, ciekawe. Dobra, jest punkcik, jest ok. No, przeciwniczka wolniej grała, potem się pogubiła, jest dobrze. Tak jest. Never easy. Dobra, jeszcze dwie rundy. Zobaczmy, jak tam Nepomniaszczyk z Korobowem. Hetmanóweczka, równiuteńka, ale Korobo według mnie ma większe szanse, chociaż... Znaczy, mi się bardzo ten pionek podoba, wysunięty, tylko wykorzystać to dobrze. Hetman A2 może jeszcze jest. E5, coś tam będzie kombinowane. No to muszą chłopaki myśleć. Hetman F4 może. O, dokładnie. No i Nepo ma problem. A, tak zagrał, żeby obronić piony. Po prostu obronić piony. Pan G3? No jakby zagrał tam to w remis, nie chce remisu biały. Okej. Okay. Szukam polskiego zawodnika. O, Szparu gra. Szparu jakoś więcej, ale niestety pionki. Czasu mało. No, Szparu men. Walka do końca. No i też tak Dubow. Niepotrzebnie pionek zasuwa. A, bo tu jest jeszcze szach. Chociaż to tutaj zdąży. Nie, w sumie dobrze, dobrze, dobrze. Sorry, przecież ja nie będę arcymistrza pouczał. Lepiej zagrał, oczywiście, że lepiej. Dwa pionki oddalone i koniec, nie miał szans. Okej. Okay. I jeszcze trzy partie się już kończą. O, też typowa końcówka. Wieża z gońcem.
śremisowa. Też cenna lekcja, jak mamy gońca, no to ustawiamy króla w odwrotnym kolorze niż mamy gońca i wtedy zremisujemy. Znaczy przegrać taką końcówkę też oczywiście można, ale to jest sposób na remisowanie. O, na przykład teraz, widzicie. Pomyłka była, co nie? Król wrogu powinien stać, koniec. Gońca trzyma gdzieś tam daleko pewnie. Dobra. Za mało czasu, żeby pewnie to dokładnie analizować. Teraz jeszcze patrzę, jedna partia ma przebieg. O, tutaj to już jest. Co? Jaki remis? A, bo król się poruszył. Dobra. Mamy partię. Jedziemy. Dobra, tego piona się oddaje. Bierz pan, panie, tego piona. I wszyscy będą zadowoleni. Tylko dalej nie pamiętam. No właśnie. Dobra, zagrajmy jakoś tak, żeby zagrać może gońcem. Jakieś takie dziwolągi. Tutaj oddamy tego pionka za atak. Chętnie oddam tego pionka. No i co teraz? Hetman zagrał tutaj. Dobra. Roszadę trzeba zrobić. Wybiję tu chętnie w sumie, jak tego nie ruszysz. Tutaj trzeba. Król się cofnął. Wiemy. Taki ruch może. Właściwie jeszcze wprowadzenie wieży. Okej, tak i tak grozi. To zagranie, co nie? I tam na O7. Jakiś taki ruch, bicie, no to pioneczkę wezmę. Jest to do zrobienia. To też nic nie da. Dobra. Wracamy tak. Jak tu, to tu niestety. A z drugiej strony będzie mnie atakował, co nie? Tam na F7 coś się powoli pokazuje. Chyba trzeba zmienić front. Front gry. Dobra, jakiś tam ostrzejszy ruch taki. Spróbujemy otworzyć tu pozycję. Tak, zagrać tego skoczka, stąd wygonić. Koniec E6, coś w tym stylu. Tak, dobra, lecisz tam, to my tu. Okej. No i tak, tak sobie zaplanowałem właśnie tu przytrzymać ten punkt. Koniec tam trzema, tam do króla się dorwać będzie ciężko. Aha, wymiana, już chciałem hetmana podstawić, słuchajcie. Wymianę hetmanów proponujesz, no dobrze, zrobimy tak. No i przemanewruję sobie, niech stoi goniec. Pionek tutaj, dobra. Skoczek C4 będzie stał bardzo dobrze. I podciągniemy chyba pionki. Tam na B6 spróbujemy coś. Bo co, tak? Tak, tak, to do końca. Okej. Okay. No to gramy na pozycję. Tu zagrasz.
Będzie to mało przyjemne dla nas. Dlatego tak, jeżeli tu, to goniec tu. Takie kombinowanie tutaj. No tak, muszę wrócić. Skoczek wróci. Skoczek tu pewnie, co? Taki ruch będziemy mieli. Tak, tak, może? Nie, jeszcze nie. Dobra, no tu się jakoś tak jakby poprawia nieco. Dobra. Może chyba jednak tak. Tutaj tu się poprawisz, ale wtedy ja też mam takie ruchy, spoko. Tu nie wisi, aha, tutaj chcesz. Dobra, różnobarwne, trudno, nie mam wyjścia. Szkoda. Tak, chyba mogę teraz. Pionek będzie wysoko. Tu nie wpuszczam, chcę zagrać tak, pilnować. Okej. Okay. I tak. Tu będzie miał dobrą placówkę. Jeden pionek na dwa. Okej. Okay. Tak. Do góry. Do góry. Spoko. Tak. Powrót. Może tak? No dobra, bronimy. Serio? Tutaj? Może przesadziłem. Tak, tu nie będzie szacha. Szacha nie ma, tu i grozi mat. Mam cię. Mam cię, drogi kolego. No i mamy szósteczkę. Wleciała szósteczka, no i polujemy na siódemeczkę, słuchajcie. No i gorzej nie jest, jak widać. Znaczy, no, jak widać, to różnie można odbierać, ale ja raczej się cieszę z tego obrotu. Już tutaj patrzę, kto to jest ten... Zaraz, jakiś Japończyk mi zamknął chyba z 2900. Nie, nie tą partię chciałem oglądać. A, dobrze mówię. Nie. Tak, dobrze mówię. Arcymistrz z Japonii? Serio? Są tacy tam? Nieźle. Bo Japończycy to tam w szachy za bardzo nie grali. Co on tutaj zrobił? Podstawił. Podstawił. Szczęśliwie Nakamura kapnął punkcik. Polak gra. Patryk Cieślak. No tak. Młody. Młody, bardzo dobry zawodnik. Mam trzecią kategorię. Czy przy pracy debiutowej powinienem używać silnika, czy byś odradzał? Jak najbardziej można używać silnika, tylko mądrze. Prosty przykład. Analizujesz swoją partię. Ale najpierw analizujesz ją sobie samodzielnie i zapisujesz na przykład jakieś błędy, które dostrzegasz swoim okiem, a potem sprawdzasz z silnikiem, czy się zgadza. I tyle. Tak samo z końcówkami na przykład szachowymi. Można sobie samemu tam rąbać końcówki, a jak się nie umie tam znaleźć rozwiązania, no to zawsze tam silnik trochę pomoże i potem się staramy zrozumieć te posunięcia.
Antoszu jeszcze gra. Ja jeszcze mając trzecią kategorię bym mocno nacisnął na taktykę przede wszystkim. Oczywiście debiuciki tam powierzchownie, można się coś tam pouczyć. Jasne. Debiuty nie są najważniejsze na tym etapie, ale już powoli tak. Trzecia kategoria, jak najbardziej można próbować te debiuciki wprowadzać, pewnie. No dobra, tam panowie będą sobie łupać te partie, jeszcze to ich włączymy. Tu mamy hetmanówkę. O, ciekawa hetmanówka, raczej remisowa. Ale mogą być różne cuda. O. Nie można zbić, bo hetman tutaj. A, białe zagrały. Ruch deklarowany. Dobra, ostatnia partia. Aleksander Donchenko. Okej. Lecimy. Jak arcymistrz ma 6 punktów, to może mu znaczy, że nie idzie. Skoczek. Niech będzie tak. Niech będzie tak. Ok. No dobra. Proszę pana, niech będzie tak. A5. Tak, bo chcę skoczkiem wejść tutaj, przecież wiem. Niech będzie tak. Ja to tak gram jakoś tak słabo to. W tym momencie. No dobra, jedziemy E5. No widzę przecież, no. Widzę, że się starasz. Chcesz mnie wysuszyć. Kubaniutki. A susz, masz. Cóż, jak możesz. Podstawiłem. No i pięknie. Brawo, Krzysztof. Pięknie, Krzysztof. No przecież pięknie. No musisz podstawić figurę. No, tu wisi. Przecież widziałem ten motyw. Ojejku, no po prostu można się pochlastać. Co zrobić? Dobra, poszło za szybko, trzeba poddać. Dobra, nic na to nie poradzę. Partia skończyła się błyskawicznie, zagrałem trochę źle, trochę bardzo. Ale mimo wszystko było chyba spoko. Dzięki za uwagę za dzisiaj. Trzymajcie się serdecznie i do zobaczenia.